Siema, witam wszystkich na moim kanale. Pokażę Wam, jak wyglądał wyjazd z Irlandii do Polski z mojej perspektywy w 2020 roku. Złożone jest to w formie vlogu, a więc nie jest to 100% siedzenia w aucie i liczenia kilometrów. Sam wyjazd traktuję już jako część wakacji, a więc nie możemy po prostu jechać z punktu A do punktu B, zawsze musimy gdzieś zahaczyć i coś zwiedzić. I tak będzie również tym razem, a więc zapraszam. Podróż w tym roku zaczynamy z County Wicklow, z miejsca, w którym mieszkamy. Stąd są właśnie te ujęcia. Jedziemy do Cork, zostajemy niedaleko Corku na kempingu i jutrzejszego dnia o godzinie 13 mamy plan bezpośredni do Francji. Tym całym kempingiem zapomnieliśmy tylko o jednym drobnym szczególe. W Irlandii pogoda jest dosyć kapryśna, a więc oczywiście musiała skończyć się tak, że jak my pojechaliśmy pod namiot, no to była zlewa taka, że namiot można było równie dobrze przerobić na ponton. Co, zaczynamy wakacje? No, od burzy i ulewy w namiocie. Jak tam? Przetrwało. Tragedii nie ma, nawet nas nie zmoczyło, tylko tutaj, w tym przedsionku trochę, ale się odpuszczę. Tak, wyjazd do PL, dzień pierwszy. Dobra, bierzemy sticka, bierzemy smycz, uj, bierzemy psa też, czy nie bierzemy? Ciao! Dziewczyny! Ej! Jedziemy! No, zawijamy się, chodźcie! Bo was zostawię. To ja nie będę was prosił. Dzień pierwszy wyjazdu. Jesteśmy w porcie w Cork. Za chwileczkę będziemy wbijać się na statek. Już widzę, że ten wyjazd nie będzie wyglądał tak jak wszystkie poprzednie, że jest trochę inaczej. A to ze względu oczywiście na COVID-a. Dali nam jakieś naklejki, są jakieś, które mają oznaczać, że kiedy możemy się poruszać i chyba kiedy możemy wchodzić do restauracji. Ale z drugiej strony powiedziała nam też osoba, która nam, z którym mieliśmy check-in, że nie jest fully booked statek, także te restrykcje na pewno nie będą aż tak bardzo przestrzegane. No i w zasadzie tyle. Zaraz będziemy wjeżdżać. Zobaczymy sobie statek, bo jest naprawdę imponujący. Jest dużo lepszy niż poprzednie.
Prawda, kochanie, że statek jest lepszy niż poprzednie? Jest. On wygląda fajnie. Basen ma nawet, kurde. Możemy się... W tym szaleństwie jest metoda. Możemy ubrać zawsze się w kostiumy kąpielowe. Tak, będzie, kurna, full party na basenie. Nie będzie ten... Nic nie zmoczysz, bo nie masz co. Pies... Nie ma focha na razie. Jest nie. Okej. Jest okej. Tyle. Wszystkie dokumenty są, wszystko jest, paliwa nie ma, ale to nic, zatankujemy się we Francji i zobaczymy. Trzeba trochę przywietrzyć, bo się gorąco zrobiło. No, właśnie. Za oj! Bonjour. No. Spokojnie, gently. Tam. Okej. Okej, tak wygląda kabina, podstawowa, tylko z dwoma łóżkami. W sumie to nie potrzeba nam nic więcej na 14 godzin. Jakiś stolik, lampeczka, lustro, tutaj wieszaki. No i oczywiście toaleta z prysznicem, ręczniki, umywalka. Jest małe, ale jest schludne, jest czysto. Jak już wspomniałem wcześniej, niestety trzeba nosić maseczki. Przez cały czas, jak jesteśmy na pokładzie, maseczka musi być założona. Nie jest to absolutnie wygodne, ale na co zrobić. W ogóle piękny statek. Pokażę zaraz, jak wygląda piętro z restauracjami. Problem tylko polega na tym, że zawsze tutaj było pełno ludzi, jak jeździłem, jak pływałem tymi statkami, a tym razem nie ma nic, po prostu wygląda jak statek widmo. No nic, trochę to przykre, no ale takie mamy czasy. Nie ma opcji, żeby oni zarabiali na tym rejsie, jak jeden ze stewardów mówił mi, że normalnie mają 1800-2000 ludzi na pokładzie, a dzisiaj jest 300. 300 osób, 300 pasażerów tylko. Zapewne się nawet nie zwróci sam koszt płynięcia do Francji. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy dzień wyjazdu. Pies w ogóle, jeżeli podróżujecie z pupilem, mają tutaj osobne kennelsy na jednym z deków. Są one zamykane, można założyć kłódkę jeszcze i do tego jest kod na drzwi, który znają tylko i wyłącznie właściciele psów. Także ogólnie stateczek naprawdę ładny. Pierwszy dzień bezproblemowo nam minął, także zostało tylko zrelaksować się. No i się wyspać, ponieważ jutro jest pobudka o 5 rano. Dzięki wszystkim, że wytrwaliście do końca. Za parę dni wrzucę kolejny odcinek. Łącznie będzie ich w sumie 3. Także dzięki, do zobaczenia. Cześć.